Cześć, witajcie na kanale Gra na Kompa. Ja jestem Pabellus, to jest Train Driver 2. Proszę Państwa, ileż ja byłem molestowany w komentarzach tym, żebym nagrał odcinek albo właśnie z Train Drivera 2, albo z maszyny. No dobra, no niech będzie, aczkolwiek ja w Train Driverze to już nie byłem, łohoho, jeszcze trochę. Natomiast jestem bardzo mocno przyzwyczajony już do Sim Raila. Na te ponad, grubo ponad setkę odcinków z Sim Raila to... No to już zdążyłem się przyzwyczaić i zobaczymy, co mi tutaj wyjdzie. Wybierzmy grę jednoosobową. Wybierzmy jakiś skład. Mamy tutaj milówka, zwartość, milówka. No moglibyśmy wziąć... Moglibyśmy wziąć ten skład. Pojedziemy pociągiem osobowym numer 94758. To jest EN57 ze zwardnią do milówki. No i co? Po uruchomieniu scenariusza przygotowujemy EZT do jazdy pociągowej. Czekamy do godziny odjazdu. Zatrzymujemy się na wszystkich stacjach i przystankach, pilnując rozkładowych godzin. Dobra, ciśniemy. Ciśniemy. Zaraz zobaczymy. No i elegancko. 43, jest 9.43, a 46 mamy odjazd. Tutaj, proszę Państwa, kamerki można sobie na klawiaturze zmieniać. Muszę przyznać, że Zwardoń jest bardzo dobrze odzwierciedlony. Ja tutaj bardzo dużo czasu spędziłem w swoim życiu ze względu na dziadków. No dziadek już nie żyje, ale babcia jeszcze żyje. Natomiast też szacun za odzwierciedlenie tego. Bardzo ładnie, topograficznie to wszystko jest ogarnięte. Train Driver 2, proszę Państwa, jest grą darmową, jeżeli ktoś tego nie wie. No i możemy tutaj sobie zobaczyć. Otwórzmy drzwi. My będziemy jechać do przodu, więc sobie tutaj ogarniemy to w ten sposób. Nam już wyjazd świecą. Więc okej. Okay. Dozwolona prędkość to 40 km na godzinę. I mamy niecałe półtorej minutki do odjazdu, tak? Zobaczymy, jak to nam tam pójdzie. Teraz tak, laliki. Mamy postój handlowy w lalikach o 9.51. A powinniśmy tam dojechać, więc okej, okay, spoko. No to jest krótki postój. Potem Sulki Czora, 9.54 do 9.55, potem w Soli stajemy o 10.00, w Rycerce 10.05, Rajcza 10.09 i później główna stacja w Rajczy 10.12. No i będziemy... dalej działać. Dobra, słuchajcie. Zamykamy te drzwi. O! Chciałem pchnąć, a to tylko klik wystarczy. Dobrze. I teraz. O! Co tu się wydarzyło? A co to się tu... Jakiś tam błąd. Dobra, ciśnienie niech zejdzie. Elegancko. Websocket, co? Co tam mi? I ruszamy. A, dobra, czuwak będzie. Trzeba obserwować. Ja w Steam Railu mam czuwak wyłączony, bo mnie wkurza, ale... Ale tu trzeba będzie jednak to odklikiwać. Pamiętajmy, że mamy ograniczenie do 40 km na godzinę, więc za bardzo tutaj się nie rozbujamy. To jest cmentarz, proszę Państwa. Nowy cmentarz, tak zwany. Tam w tamtą stronę na Rachowiec się wychodzi. Na stok Rachowca można pojeździć. Tam fajny wyciąg jest. No, chyba troszkę żeśmy tam przegięli z tą prędkością, ale... Ale... Czekajcie, jak się tu hamowało. Kurde. A, dobra, on hamuje.
Bo tam nie za bardzo, synu, no nie za bardzo właśnie o to chodziło, żebyś nie za bardzo, no nie stań mi tu. O, też czuwaczek trzeba było tam ogarnąć. Słuchajcie, jakbym zmienił kamerkę, o. No tutaj normalnie to był las, nie? Tu widzę, że lasu nie ma, droga prawidłowo przebiega. I tu się szło. Nie wiem, jak to nazwać. No nazwijmy to tak zwane dzielnice z Wardonia. No to na myto ja szedłem, nie? Tam do dziadków. Dobrze, którą my tam mamy? 9:48. W Lalikach 51 stajemy, więc. Więc pilnujemy. Dozwolona prędkość 50 na godzinę. Ok. A czekajcie, a jak to się RP1 nadaje? Ok. Coś kuźwa przestawiłem. Na razie zjeżdżamy z góry, to on się sam tutaj toczy, rozpędza wręcz. Trochęśmy przesadzili. Cicho. Patrzcie, jak się kurczę rozpędza skubaniec, nie? Ja w ogóle nic tam nie działam z zadajnikiem prędkości. Nie ma takiej potrzeby. No dobrze, tutaj RP1 do nadania. Za minutkę w Lalikach powinniśmy stanąć. A o której staniemy, to się okaże. Oj, niefortunnie ten znak tutaj ustawiony jest, także go ledwo co widać, ale za chwilę stację będziemy mieli. Cholera, ja nie pamiętam, czy w Lalikach peron był, czy też nie. Tak, chyba był. Chyba jest peron. Już, kurczę, opóźniony, no. Dobra, musimy stanąć. Ach, trochę za bardzo. Weź, Pabelusku, weź tam się dotocz. No nic, no, najwyżej będziemy... spóźnieni nie są. O, a co ja tu? Oj, panie, aś pan wykombinowałeś teraz.
U mnie, proszę Państwa, jak ja się gdzieś nie spóźnię, to jest, wiecie, to jest cud, to jest wręcz szok i niedowierzanie, natomiast... Zatrzymajmy się. Drzwi do otwarcia. I ruszamy. No dobra, można by trochę tam chyba przekroczyć tę prędkość, bo... Następna stacja to Sulki-Czora. 9.54, czyli za dwie minuty, właściwie to za minutę powinniśmy stanąć tam, ale... Jak nie przekroczę, to też będę spóźniony. Ładowanie kolejnej scenerii. Tam takie przycinki były. No, jakby w SimRailu zrobili te trasy, to by było cudownie. Mi tam uwagę zwrócili, że przekraczam. To gdzie ja nie przekraczam? Za chwilę będziemy mieli stację, bo już znak widać. Tutaj RP1 trzeba będzie nadać. Już peron widać. Spóźnienie 2 minuty. Dobra, tu tym razem drzwi po lewej. I ruszamy. Kolejna stacja to Sul. O godzinie 10 mamy tam być, ale to marne szanse.
No, trochę żeśmy tam przesadzili z tą prędkością. No i tutaj ponownie RP1 trzeba nadać. Można i w ten sposób dyszką, nie? No i tu znowu RP1. Alternatywnie klawisz H jak Hania albo Henio na klawiaturze. Nam 2 minutki zostały do planowego zatrzymania w soli. Ale jeszcze znaku tutaj nie było świadczącego o tym, że dojeżdżamy już do stacji. Aż mnie te czuwaki wkurzają, naprawdę. Pół minuty, no 20 sekund do zatrzymania. Stację już widać. Czekajcie, ten sygnał mnie dotyczy? No nadam, ale... Ale słuchajcie, trochę żeśmy nadrobili tutaj, zobaczcie. Jest godzina 10:00. Za tym składem trochę głębiej wjechać, bo trochę dalej. Tutaj dosyć często mijanki w soli były, pamiętam. Czekało na mijankę. Ktoś z Państwa jest z Beskidu Żywieckiego, tutaj z tych okolic? Jestem bardzo ciekawy. Dobra, ruszamy. Tutaj i tak, no, te 1,5 minutki opóźnieni. Dalej, proszę Państwa, Rycerka. Jest kolejna stacja, na której będziemy się zatrzymywali. Stacja w soli. No i teraz w Rycerce mamy być o 10:05, za 3 minuty. No może być ciężko.
spróbujmy trochę nadrobić. Zobaczymy, co, czy się uda. W rycerce długo nie postoimy. Mam nadzieję, że tylko, że składu nie wykoleje przez to przekraczanie. Czuwak tobie przy życiu trzyma, drodzy państwo. Którą my to mamy? 10:04. Dobra. Tragedii nie ma. No i za chwilę będziemy mieli stację, za chwilę będziemy mieli perony. No i tak opóźnieni jesteśmy, ale nieznacznie. No i można ruszyć. Cały czas 50 km na godzinę to jest nasze aktualne ograniczenie prędkości.
Mamy z uporem maniaka przekraczane. No i za chwilę stacja. Tylko zaraz, czy my się tutaj zatrzymujemy? Tak, no na każdej stacji zatrzymujemy się. No i nadrobiliśmy tak, że w Rajczy Centrum jesteśmy, proszę Państwa, pół minuty za wcześnie, tak naprawdę. Także no to też niedobrze. No. A teraz będziemy mieli, proszę Państwa, kolejną stację Rajcze. Czy mamy być 12 po 10. No i tu w Rajczy też się, proszę Państwa, czekało na mijankę. Cicho, żeśmy mało co się nie tego. O, palpitacji serca można dostać. Dobra, tutaj jesteśmy wcześniej. No właściwie do zatrzymania tu praktycznie można stwierdzić, że jesteśmy na styk. No nie, no tak to... Panie, no, weźeś pan. Ważnie. Ja nawet nie wiem, czy cały skład mam w peronie. Albo już dobra. Zaraz będzie, że się spóźniłem. No i tutaj minutka. Ciekawe. No dobrze.
Zobaczmy. No chyba jesteśmy w peronach, nie? Jak tu się chodziło? Człowiek jeszcze pamiętał. A tak to nie pamiętam. Dobra, sprawdźmy te inne kamerki. Dziewiątka, a zero? Nie. Dobrze, już nie będę kombinował, bo zaraz coś popsuję i dopiero będzie. Także lepiej nie kombinować. Natomiast już my mamy stąd się zawijać. Się tak za... Tak się zamotałem, że... Znowu z opóźnieniem ruszamy. Ale 10-sekundowym. Do nadrobienia. Muszę przyznać, proszę Państwa, długi ten scenariusz, bo już ponad, znaczy tak jak na odcinek, bo już ponad 30 minut nagrania mamy. Półtorej minutki do planowego zatrzymania. No i za momencik stacja. Za około kilometr. Lekkie spóźnienie.
O, ale się narobiło. Sorki. Ja gdzieś to pomyłuszku teraz zrobię, co? Czekajcie, bo coś mi tutaj... Kontrola lampek. Co tu się klikało, cholera, żeby... Żeby ogarnąć ten prąd? No i widzicie, o, będzie problem. To się narobiło. Milówka, zabawa, kurczę, a do milówki... No do milówki nie dojedziemy, patrzcie. Jak to się tam dalej robiło? Kontrola lampek, nie? Synu, coś narobił. No to dobra, to będzie challenge, słuchajcie, bo w milówce powinniśmy być 21. No to teraz będzie zabawa bez prądu, tak? Zobaczymy, czy się dotoczymy i o której. No pobelus narobił, kuźwa. No zapomniałem, kompletnie zapomniałem. Czekajcie, co tu się... No, i wy to już byście wiedzieli. A ja nie wiem. Ale się na pewno dowiem. Proszę Państwa, to skoro tak, to ja bym bardzo chciał się dowiedzieć. Do minówki dojechałbym, powiedzmy, no nie wiem, za pół godziny. Także myślę, że tutaj już sobie darujemy. Zrobiliśmy, co mogliśmy. Ja tam się dobrze bawiłem. Niemniej jednak. Ja bym jeszcze tutaj zobaczył, jak z tymi kamerami, bo... O, w sumie to... RP1. RP1. Prądu nie ma, ale RP1 to go interesuje. Ale poczekajcie chwilę, bo wiecie co, to on się rozpędza, on się nawet rozpędza, także nie, no dobrze, to dajmy mu szansę, może się dotoczy, co prawda nie za minutę. Ale jakoś się dotoczy. Do tej milówki. Cicho tam, ja ci zaraz mi tutaj jeszcze pobzykam. Nam to już tu, proszę Państwa, chyba nic się nie stanie, więc... No właśnie. Już doszedłem. Odblokowanie przekaźnika różnicowego silników trakcyjnych, proszę Państwa, uratowało nam tyłek. No dobra. No już powinniśmy w milówce zatrzymać się, natomiast no... Pawełek nakombinował. Ale dojedziemy, to jest najlepsze, dojedziemy. Tylko ja tu kurczę, wiecie co, powiem wam tak, ja w Train Driverze pamiętam, że chodziłem sobie, latałem kamerą i kuźwa nie pamiętam, jak to się robiło. Najgorzej, no.
No i mamy, proszę Państwa, milówkę. Z opóźnieniem, no niestety z opóźnieniem. Ale, no cóż, teraz pytanie, ja tutaj nigdy nie wiem, co tu dalej się robi, nie? Tu dalej jechać, czy co, bo tu już jest niby koniec. Także, no, dojechaliśmy do milóweczki. I tutaj tak na dobrą sprawę możemy zakończyć, proszę Państwa, ten odcinek. Dzięki wielkie za obejrzenie materiału. Zostawcie łapki w górę, zostawcie suby. Sekcja komentarzy oczywiście jak zawsze należy do Was. Trzymajcie się i do zobaczenia. Pa, pa.